jakoś prowadząc zajęcia z osobami nastoletnimi z edukacji seksualnej, naprawdę zdarzyło mi się słyszeć pytania bardzo serio zadane. Na przykład? Na przykład, czy jak nie zrobię mu loda, to mnie zostawi. Czy seks się musi od tego zaczynać? Albo czy seks analny jest dowodem miłości? Czy to prawda, że ja powinnam być dziewicą, on powinien mieć doświadczenia wcześniej? Dla mnie to jest przykre, jak słyszę, że uczenie osoby młodej czy nastoletniej, nie wiem, o ciele, dawanie narzędzia bardzo ważnego, jakim jest kompetentna wiedza, przykro mi jest słuchać, że to jest seksualizowanie, tak jakby sprawianie, że ktoś będzie bardziej świadom tego, co i jak robić, było krzywdzeniem. To ciało z nami jest, te hormony z nami są, ta reaktywność, ta popędowość, ona w większości z nami jest. To musimy to umieć obsłużyć. Edukacja seksualna powinna leżeć po stronie instytucji, a nie rodziców? Ona powinna być realizowana w instytucjach, tak jak każda inna edukacja. I tak jak każda inna edukacja, to rodzice powinni wiedzieć, że jeżeli nie mają do czegoś kompetencji, to jest miejsce, które ich w tym wesprze. Te potrzeby i pytania i ten głód wiedzy się pojawia, no więc młodzież bierze skąd może. Nie dostaje w szkole, często nie dostaje w domu, no to dostaje w internecie. Jak masz szczęście, to trafi ok. No jak nie masz szczęścia, to nie. To jak to będzie, jak trafi na pornografię, mając jakieś podstawy z edukacji seksualnej, a jak to będzie, kiedy tych podstaw nie będzie? Jak trafi na pornografię, nie mając żadnej edukacji seksualnej, nie mając żadnej wiedzy, to będzie pierwszy kontakt z czymś seksualnym, to potraktuje to jako źródło wiedzy i jako fakt. Nie jako film, nie jako pewien rodzaj inscenizacji, nie jako pewien rodzaj, nie wiem, uproszczonej czy zniekształconej często rzeczywistości, tylko jako to, jak ten seks wygląda. Aha, no to tak to będzie, nie? Ja będę, nie wiem, w takich rolach, w takich pozycjach, tak mam wyglądać, tak powinienem wyglądać, taką powinnam mieć sprawność. Bo dziecko trafi na pornografię, już nawet pal 6, że trafi, ale będzie po nią sięgać, będzie traktowało ją jako wiedzę, jako prawda? Wiedzę o ciele, jako wiedzę o tym, jak orgazm wygląda, że on się oczywiście pojawia zawsze, no bo w filmach pornograficznych pojawia się zawsze. Fajnie jest powiedzieć osobie nastoletniej, że orgazm to jest coś takiego, co się może zdarzyć, ale wcale nie musi w trakcie seksu, jako zjawisko fizjologiczne i że to fajnie jest, jak dwie osoby, nie wiem, mają ochotę na seks, czy mają seks, a niekoniecznie tylko po to go realizują, żeby ten orgazm był. Ale to dygresja, więc to będzie źródło wiedzy. A jakie to ma skutki dla tego młodego człowieka, który będzie uczył się z pornografii? Jak myślę o pornografii, w kontekście osób nastoletnich i tego, że to jest bądź miałoby być jedyne źródło wiedzy o seksie, no to myślę, że w pierwszej kolejności jakoś przykre, bo to jest bardzo zubożone. To jest taki seksualny Instagram trochę, nie? On zniekształca, pokazuje pewien jakiś schemat, jakiś wzorzec tego, jak wyglądają narządy płciowe, nie? Jakby, no, wyobraźmy sobie, nie wiem, sytuację, w której dojrzewająca dziewczynka poznaje ciało innej kobiety poprzez kontakt z filmami pornograficznymi, nie? Nie widziała nigdy, nie wiem, mamy przebierającej się, nie widziała, nie wiem, nikogo z rodziny, nie miała edukacji seksualnej, w której ktoś by powiedział, narządy płciowe to właściwie to tak jak każda inna część ciała, wszyscy mamy inne. Jest jakiś schemat, ale się bardzo różnimy, zobaczcie. No i ona ma naście lat, ogląda filmy pornograficzne, gdzie właściwie te cipki wyglądają tak samo. Wargi sromowe, wysoce niewidoczne, wydepilowane, gładkie i tak dalej, i tak dalej. No i ona sobie patrzy na te swoje narządy płciowe, a powiedzmy, że jej wargi sromowe są trochę większe i niekoniecznie dobrze się z tym ma. No bo ona wygląda inaczej. Ona nie dostała informacji, że narządy płciowe są różne, że wargi sromowe mają różny kolor, różną fakturę, różną długość, różną szerokość. Tylko tak to wygląda. Tylko tak. Są moje i one są kompletnie inne od tych. I jak ja mam dobrze o sobie myśleć? Mało tego, ja się potem mogę spotkać, ta nasza przykładowa nastolatka, ona się potem spotka, przyjmijmy, że jest heteroseksualna albo ma pierwszy kontakt z chłopakiem, który podobnie jak ona nie bardzo miał kontakt z ciałami, z wyglądem narządów płciowych. Co tam sobie myśli o tym swoim penisie, to sobie myśli.
ale on widzi jej wargi sromowe i jemu się to też nie podoba, bo on wszystkie, które widział, wyglądały inaczej. No więc ona już jest zawstydzona tym, jakie ma ciało. On to zawstydzenie wzmacnia, bo właściwie no, tak, w taki, można powiedzieć, bardzo bezpośredni sposób mówi pierwszy raz takie widzę i w jakiś tam czyli sposób jest jakieś jeszcze komentuje. Jest jakiś rozczarowany, że to tak nie wygląda. Oboje są rozczarowani tym, jak ten seks wygląda. Obojętne, czy mają 15, 16 czy 20, ale ta droga rozwoju była podobna. I niosą ze sobą ten bardzo zubożony obraz ciał, fizjologii, intymności, jeżeli w ogóle możemy mówić o takiej mainstreamowej pornografii, bardzo łatwo dostępnej, o intymności. Więc z tymi zubożonymi obrazami wchodzą ze sobą w kontakt seksualny i trudno mi sobie wyobrazić, że to wypala. Nie? Że to daje gratyfikację, że to daje przestrzeń na uczenie się siebie, że to daje przestrzeń na jakiś rodzaj patrzenia na to, czego ja w ogóle chcę, czego potrzebuję, nie wiem, co chcę wyrazić temu partnerowi, no bo właściwie próbuję odtworzyć coś, co widzę. A nie wychodzi. A nie wychodzi. Nie? Bo nie może wychodzić, no bo dlaczego mi nie wychodzi ta erekcja 40-minutowa? Widziałem taką na filmie, nie? To pewnie twoja wina. No bo na tamtym filmie ten facet był, czy jest, czy oni są tak stymulowani, że ta erekcja jakoś jest, nie? To robisz coś niewystarczająco dobrze. Ja wiem, że ja to w pewnym sensie troszkę przerysowuję, ale czasami to nie jest przerysowane. Prowadząc zajęcia z osobami nastoletnimi z edukacji seksualnej, naprawdę zdarzyło mi się słyszeć pytania bardzo serio zadane, czasem anonimowo zadane, bardzo smutne. Na przykład? Na przykład, czy jak nie zrobię mu loda, to mnie zostawi. Czy seks się musi od tego zaczynać? Albo czy seks analny jest dowodem miłości? Czy to prawda, że ja powinnam być dziewicą, on powinien mieć doświadczenia wcześniej? Masa tego typu rzeczy. I to nie jest na zasadzie zadam pytanie, żeby zaszokować panią prowadzącą, tylko jak się z tymi dzieciakami nawiąże relacje, to one... Dręczą ich te pytania. To one ich dręczą, bo gdzieś czują, że to niekoniecznie tak jest, ale trochę taki przekaz dostają. A czy to właśnie nie pokazuje te pytania, które pani dostaje, że właśnie brakuje tej edukacji seksualnej? Tak, oczywiście, że to pokazuje, że na pewno ten kontakt z pornografią był częstszy albo bardziej regularny, albo przynajmniej nie osadzony w tym kontekście edukacji seksualnej. Nie? No bo tak jak mówię, pornografia, ona jest dostępna. Każdy, kto ma internet, może sobie po nią sięgnąć. To jest absolutne złudzenie, że możemy edukacją seksualną zapewnić to, że młodzież czy dzieci nie będą z ciekawości po nią sięgać. Natomiast możemy powiedzieć, o czym to jest, nie strasząc, i nie mówiąc, że to jest coś fatalnego, złego, okropnego, bo przez dorosłą osobę umiejętnie użyta może być atrakcyjnym bodźcem, może być wzbogacająca grę wstępną, może być z ciekawości, ale to jest ważne, o czym to jest, po co to jest i po co to robię. Edukacja seksualna powinna takiemu młodemu człowiekowi powiedzieć, że erekcja trwa różnie, że to zależy od wieku, że to zależy od wielu czynników związanych na przykład z, nie wiem, ze zdrowiem, że to inaczej wygląda u nastolatka, inaczej u dorosłego mężczyzny, że problemy z erekcją to są wtedy, jeżeli ona jest, nie wiem, krótsza niż tyle, a tyle. To są takie naprawdę super podstawowe rzeczy, które ten chłopak powinien wiedzieć o elemencie swojej fizjologii. I wtedy dopiero mógłby zweryfikować to, co widzi i pomyśleć sobie, że to jest jakieś... No, że on patrzy na pornografię jak na film science fiction trochę, z kaskaderami, przy okazji. I to może być, nie wiem, spoko atrakcyjne, ale wiem, co oglądam. Wiem, że świat tak nie wygląda. Jak idę na Avengersów, to wiem, co oglądam. Wiem, że świat tak nie wygląda. I to może być fajne, ale ja nie buduję na tym swojej wizji społeczeństwa. Tak samo pornografia jest. Może być fajna, ale ja nie buduję na niej swojej wizji seksu. I z takim zapasem powinien nastolatek, najpóźniej nastolatek taki w sensie wchodzący już gdzieś w dorosłość, taki młody dorosły, z takim obrazem powinien wyjść i w taki obraz, w taką wiedzę instytucja, rodzina, jakoś społeczeństwo powinno go wyposażyć. Ale spotkałam się z takim stwierdzeniem. Rodzice mówią, nie będę rozmawiał o seksie, bo boję się, że uruchomię w nim właśnie taką potrzebę seksualną. Mhm. To faktycznie tak działa? Nie. Rozmawianie zmniejsza napięcie.
to buduje relacje, to pokazuje, jestem tutaj, żeby ci pomóc znaleźć odpowiedzi, jestem, żeby ciebie wesprzeć. Nie oceniam cię za to, możesz zawsze przyjść i o tym powiedzieć. Obojętne, czy to jest, nie wiem, matka czy ojciec, jeżeli jest, czy to jest jakiś ważny opiekun, który jest, czy to jest jedna z tych osób, to jeżeli to jest dorosły, któremu dziecku ufa i on da temu dziecku ten komunikat, nawet, wiesz co, nie znam odpowiedzi na twoje pytanie właściwie. Nie wiem, jaka jest różnica między tabletkami antykoncepcyjnymi takimi a takimi, a o to mnie zapytałeś na przykład. Nie wiem, ale sprawdzę. Sprawdźmy razem. Zobaczmy, jakie źródło może być okej. I to jest tak redukujące napięcie, ściągające tabu i myślę, że jakoś no, zniechęcające do takiej niekontrolowanej eksploracji, która jeszcze do tego miałaby ten wymiar ale by było, gdyby się dowiedział, nie? Że to ściąga to takie tabu i ten wymiar buntu, że to poszukiwanie wiedzy, czy sprawdzanie, czy testowanie, ono nie musi mieć już w sobie jakiegoś ukrytej formy buntu, bo wiem, że skoro ja z tym rodzicem mogę spokojnie o tym porozmawiać, no to się nie buntuję, bo nie robię czegoś przeciwko. Myślę, że to jest super ważne. Mhm. Czyli jak się pani odnosi do tej tezy, że edukacja seksualna to jest seksualizacja, tak, i demoralizacja dzieci i młodzieży? Nie. Przykre to jest, dla mnie to jest przykre, jak słyszę, że uczenie osoby młodej czy nastoletniej, nie wiem, o ciele czy o antykoncepcji, żeby w przyszłości mogła dokonać wyborów, żeby w przyszłości mogła zapobiec infekcji, żeby w przyszłości mogła zdecydować, kiedy chce być rodzicem albo nie być rodzicem. Dawanie narzędzia bardzo ważnego, jakim jest kompetentna wiedza, przykro mi jest słuchać, że to jest seksualizowanie, tak jakby sprawianie, że ktoś będzie bardziej świadom tego, co i jak robić, było krzywdzeniem. To w jakimś sensie zakłada, że jak się z młodymi ludźmi porozmawia, niech już będzie o tej antykoncepcji, albo niech już będzie o tej pornografii, to że jakiś przełącznik w nich przeskoczy i oni będą... Że to ich zachęci. Tak, szybciej, jakoś tak nieprzemyślanie, sięgać po pewne rzeczy, tak jak po używki, nie? Że trochę tak jakbyśmy... No, myślę sobie, dobra, no to jak jesteście ci wy wszyscy, którzy mówicie o edukacji seksualnej, o seksualizacji, że rozmawianie to jest zachęcanie, no to w takim razie dziecko ledwo co odrośnie od ziemi może iść do żabki i zobaczyć całą gamę alkoholu. Jakby nie sama obecność czegoś w przestrzeni będzie sprawiała, że osoby będą po to sięgać, tylko im więcej młodym ludziom się powie, tego nie wolno, albo to jest złe, albo o to lepiej nie pytaj, no to jaki zdrowo, rozsądkowo myślący dorosły człowiek pomyśli, znając siebie, wiedząc, że też kiedyś był nastolatkiem, kiedyś był dzieckiem, też jest jakoś dorosły, jaki zdrowo, rozsądkowo myślący człowiek pomyśli, że ten młody nastolatek powie, aha, to nie będę. Nie będę o to pytać, nie będę sprawdzać, nie będę testować, to nie będzie atrakcyjne w żaden sposób. Nie ma tematu, aha, nie no super. A na koniec, dla wszystkich przeciwników edukacji seksualnej, co pani jako seksuolog, psycholog, ekspertka w tej dziedzinie, jakby pani uspokoiła tych rodziców, obawiam którzy się obawiają? Obawiam się, że przeciwników nie uspokoję, dlatego że polaryzację mamy tak silną społecznie, że... Nie widzę przestrzeni, niestety ubolewam nad tym, że nie widzę przestrzeni na porozumienie i się jakoś okupujemy w swoich stanowiskach. To bym powiedziała, że to się temu dziecku tylko i wyłącznie przysłuży. Że dzięki temu ono ma szansę być bardziej świadome, bezpieczniejsze, w większej zgodzie ze sobą, w większym szacunku do siebie i do innych, mieć większą szansę na to, żeby, nie wiem, zapobiec infekcji albo ją wyleczyć, żeby podejmować świadome decyzje odnośnie tego, kiedy chcą, czy w ogóle chcą być rodzicem, odnośnie tego, żeby nie wstydzić się tego, kim są, jeżeli nie są heteroseksualni i wiedzieć, co zrobić, jak coś się będzie działo nie okej, a jednocześnie mieć dobry grunt do tego, żeby się, nie wiem, rozwijać w zgodzie ze sobą. Powiedziałabym tym rodzicom, że to nie jest... Wytłumaczyłabym im, co to jest edukacja seksualna i że to nie jest uczenie seksu, pornografii, korzystanie z pornografii i masturbacji,
tylko jak bardzo to jest wzbogacające i naprawdę ułatwiające życie, jak pewną wiedzę mamy. A to z nami jest, to ciało z nami jest, te hormony z nami są, ta reaktywność, ta popędowość, ona w większości z nami jest. To musimy to umieć obsłużyć. To jest trochę tak, jakby mieć, nie wiem, jakieś nowe urządzenie AGD i nie mieć do niego instrukcji obsługi, nie? Ale ono jest, ale jakoś trzeba z niego skorzystać. My to ciało mamy i mamy, społeczeństwo nas daje nam, lepiej nas wyposaża w instrukcje obsługi dotyczące pewnych rzeczy, ale w pewnych sytuacjach nawet nam, nie tyle, że nam nie daje, ale robi wszystko, żebyśmy jej nie zdobyli. I że edukacja to jest trochę to, że to jest zapewnienie instrukcji obsługi do jednego z obszarów, które wasze dziecko, państwa dziecko i tak ma. I dobrze, żeby dostało je od osoby, która się na tym zna, niż żeby szukało samo i nieumiejętnie się tym posługiwało ze szkodą dla siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.